Komentarz Dziennika Gazety Prawnej. Po raz pierwszy w 2007 roku zapowiedziano w Polsce wielką rewolucję. Rewolucja ta ma polegać na wprowadzeniu nowych biometrycznych dowodów osobistych. Biometrycznych, to znaczy takich, na których zapisane będą informacje o obywatelu. Informacje takie jak jego odcisk palca, kolor oka, ale również informacje pozwalające kontaktować mu się za pomocą elektroniczną z administracją. Pierwszym terminem wejścia tych dowodów był rok 2010. Od tamtej pory jednak kilkukrotnie już przesuwano tą datę, najnowsza to 2015 rok. Spójrzmy się jednak, jak na świecie wygląda wprowadzanie dowodów biometrycznych. Owszem, w ponad 20 państwach są już takie dowody, ale więcej jest niestety przykładów problematycznych w takich rewolucji niż ewidentnych zysków. Przykładem są chociażby Niemcy. Oto ID Card. Dowód biometryczny, który w Niemczech wszedł w życie w 2010 roku. Od tamtej pory zdecydowało się na niego 20 milionów Niemców, ale tylko około 5-6 milionów wyraziło zgodę na uruchomienie jego wersji elektronicznej. Z czego? Z tych 5-6 milionów skorzystało ledwie 1% z funkcji elektronicznej, mimo iż wydano na cały system ponad 300 milionów euro. Zastanówmy się więc, czy podobny wydatek rzeczywiście jest też potrzebny Polsce.